Dzisiaj materiał będzie dotykał kolejnego prawa UX, czyli Jacobs Law. I jeżeli się kiedykolwiek zastanawiałeś, dlaczego te wszystkie strony wyglądają praktycznie identycznie, to dostaniesz na to pytanie odpowiedź. Jeżeli jesteś początkującym projektantem, grafikiem, architektem, designerem, i chcesz, żeby wszystko co do tej pory zostało zrobione, chcesz temu wszystkiemu zaprzeczyć, chcesz zrobić coś po swojemu, wyznaczyć własną drogę, to musisz koniecznie posłuchać tego, co mam do powiedzenia, bo na pewno ci się to przyda. Jacobs Slow wzięło się od osoby Nilsona Jacoba, czyli nazwisko to pewnie nieraz słyszałeś, bo nieraz o nim wspominałem na tym kanale. No i co ten Jacobs powiedział? Ludzie większość czasu spędzają na innych stronach. Więc woleliby, żeby Twoja strona wyglądała i zachowywała się jak inne strony, które już znają. No jakby się na tym głębiej zastanowić, ma wiele racji w tym, co mówi. Ponieważ to, co mówi, ma nie tylko zastosowanie do stron internetowych, tylko generalnie do życia, Żywana, ja jestem umysł ścisły. Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem po prostu. No to poprzez, no, reminiscencję. No, jakże może mi się podobać piosenka, którą pierwszy raz słyszę. No i spróbujmy stwierdzić eksperymentalnie, czy Jacob Nielsen ma rację w tym, co mówi. Zastanów się, że właśnie teraz robimy jakąś taką aplikację wspólnie i gdzie umieściłbyś logo? A gdzie byś umieścił informację o koncie? Może koszyk sprzedażowy? A szukajkę? No, i zapewne doszliśmy do tych samych wniosków: czyli logo będzie w tym narożniku, szukajka na górze, e, informacje o zalogowaniu się, o koncie oraz koszyk sklepowy w tamtym narożniku. Jeżeli chodzi o kategorie, no to albo będą po tej stronie, albo bezpośrednio pod headerem. A jeżeli byśmy robili jakiś sklep internetowy, no to w takim razie pojawiłaby się jeszcze jakaś ilustracja. Jakiś nagłówek, jakiś opis, no i oczywiście guzik dodaj do koszyka. No i teraz wyobraź sobie, że większość ludzi ma ugruntowane przekonanie, jak taki sklep internetowy powinien wyglądać. W zasadzie sami doszliśmy do tego, że tak mamy w głowie, że tak powinna stro wyglądać strona sprzedażowa, i ty będziesz próbował z tym walczyć. Będziesz próbował naprostować użytkownika na Twoją wizję. Krzyżyk na drogę. Użytkownik musiałby się uczyć wszystkiego na nowo, a jak wiadomo, ludzie są leniwi i nie chcą się uczyć nowych rzeczy. I zamiast poznawać swój produkt, już dawno by go porzucił. Nawet jeżeli Twoje rozwiązania są obiektywnie lepsze niż to, co jest do tej pory uznawane za standard. No dobrze, ale jeżeli na przykład uznamy, że będziemy walczyć ze użytkownikami, z ich przyzwyczajeniami, to jak to się tak naprawdę skończy? Mam dwa fajne przykłady. Pierwszy, eBay. Wyobraźcie sobie, że w latach 90. eBay miał żółte tło. Doszli do wniosku, że nie jest to do końca czytelne, chcieli być bardziej jak Google i pewnego dnia usunęli żółte tło ze swojej strony. I co się stało? Użytkownicy się tylko i wyłącznie wkurzyli na takie rozwiązanie, a część z nich uznała, że to jest po prostu błąd. Więc oprócz tego, że Dostali masę hejtu za ich poczynania, to jeszcze dodatkowo dostawali masę informacji, że po prostu na ich stronie pojawił się błąd. I twórcy eBaya uznali, że będą walczyć z przyzwyczajeniami użytkowników i tą stronę zmienią. I w jaki sposób to zrobili? Ano, zamiast takiej drastycznej zmiany z żółtego na białe, uznali, że będą stopniowo, delikatnie zmieniać ten kolor tła, przechodzić z żółtego na biały. I tak po roku niezauważalnie dla przeciętnego użytkownika przeszli takim gradientem od jednego koloru do drugiego. No ale no dobra, mamy jeszcze inne przykłady, czyli na przykład taki DICOM, czyli taka alternatywna zachodnia wersja wykopu. Tam też dokonali redesignu, dokonali go bardzo drastycznie, bardzo szybko. I czym to się skończyło? Skończyło się tym, że po dwóch miesiącach Dick stracił 30% aktywnych użytkowników, tak żeby w zasadzie po dziś dzień już upaść i się nie podnieść. No dobrze, a więc jak nie potykać się o Jacob Slow, jak to robić, żeby nasze projekty, żeby nasze strony, aplikacje i nie tylko architektura, produkty, buty i tak dalej, wszystko, co projektujemy było pod oczekiwania użytkownika. Po pierwsze, trzeba zrobić dobry research i zobaczyć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z różnych rzeczy. Przykładowo, miałem o, przyjemność robić kiedyś aplikację Forexową, gdzie użytkownicy, wyjadacze już foreksowi, już znali wszystko na, na pamięć, była dosyć duża baza klientów, i oni przyzwyczajeni byli do takiego rozwiązania, że można było albo kupować, albo sprzedawać. Tylko z drugiej strony, każdy nowy użytkownik, który wchodził na platformę, on kompletnie nie wiedział, nie wiedział na jakiej zasadzie to działa. Jak można coś sprzedać, sprzedawać, jak czegoś nie ma? I dla nowego użytkownika te etykiety powinny wyglądać zupełnie inaczej. Po pierwsze, ten kolor nie jest taki ważny, po drugie, powinna być raczej opisówka, że cena pójdzie w górę, cena pójdzie w dół, i użytkownik będzie wróżył przyszłość, jaka będzie. W którym kierunku pójdzie wykres, no i wtedy albo zarobi, albo straci. Tylko, że tego typu rozwiązanie było nieakceptowalne przez wyjadaczy. No ale jeżeli nie masz tych klientów, jeżeli nie masz się kogo zapytać, jeżeli nie masz już doświadczenia ze własnym produktem, to co możesz zrobić? Oczywiście możesz sprawdzać i e, badać, jak to robi konkurencja, no ale nie musisz wymyślać koła na nowo. Jest wiele stron. E, w których są pewne paterny pokazane, w jaki sposób inni rozwiązują dokładnie te same problemy. Nie będę tych stron wszystkich wymieniał, zamieszczam link pod spodem, tak żebyś mógł sobie przejrzeć i ocenić, które są dla Ciebie najlepsze, najfajniejsze, ale warto na takie strony wchodzić i przeglądać, tak jak mówiłem, w jaki sposób inni rozwiązują dokładnie te same problemy. No dobra. To uznajmy, że ten ogólny schemat aplikacji już mamy, już wiemy, jak ona powinna wyglądać, już ją e, ściągnęliśmy, ukradliśmy z innych aplikacji. Pamiętajcie, że e, kradzież to jest najwyższa forma pochwały, jeżeli chodzi o design, więc nie bójcie się kraść z innych aplikacji. Facebook robi to cały czas, nieważne, koniec dygresji. Ikony. No załóżmy, jeżeli chcemy dodać jakąś ikonę do, na, na naszą stronę, co wtedy powinniśmy zrobić? No, na przykład w przypadku takiej ikony jak favorite. No ja bardzo lubię pizzę. Bardzo lubię pizzę, więc bardzo bym chciał, żeby pizza reprezentowała kategorię favorites. czy to jest dobry pomysł? No, to jest zły pomysł, bo najpierw trzeba sprawdzić, co inni ludzie uważają i jak najlepiej sprawdzić, jaka jest opinia tłumów? wpisać się w Google. Łatwo zauważyć, że byłoby to albo serduszko, albo gwiazdka. I oczywiście potrafią się zdarzać takie tematy, które chcesz zilustrować ikoną, których się nie da wywnioskować z Google'a. No i wtedy już trzeba zrobić własny, osobisty research, chodzić, pytać ludzi, co według nich najbardziej odpowiada danej kategorii. Okej, okay. to jakby chyba są takie najważniejsze rzeczy, które chciałem Wam przekazać, żebyście złapali esencję Jacob's Slow. Więc mam nadzieję, że będziecie się kierować, nie będziecie się bali wtórności. To nic złego, nie trzeba być tym najbardziej oryginalnym, gdyż dzięki temu użytkownik po prostu będzie lepiej wiedział, co robić. A Wy, mam nadzieję, że wiecie, co robić, trzeba po prostu subskrybować, więc pozdrawiam wszystkich, Paweł, Max, Słabiak.